Hmm. Okej, okay. znacie taką, taki, nie wiem, czy kliszę filmową, ale taki, powiedzmy, trop w filmach, gdzie bohater ma taki moment uprzytomnienia sobie, że ich jest więcej. Albo on umie się kamuflować. Albo tam coś tam. Wiecie, co chodzi. Ten moment, po którym będzie musiał stwierdzić, że potrzebujemy na tę wyprawę większą łódź. Ja tak miałem przed tym filmem, bo ktoś mi zas napisał. Za tydzień wchodzi nowy film M. Night Shyamalana. Mówię, zajebiście. Ostatnie dwa mają ode mnie średnią ocenę 1, także nie mogę się doczekać kolejnego, potem się okazało, że to nie on. To jego córka, chłop się rozmnożył! No w tym akurat nie ma nic dziwnego i złego, ale good for him, ma ładną rodzinę ze trzy córki, ale już jedna z nich poszła w jego ślady. I teraz, jeśli ona zamierza czerpać z tego, co najlepsze w twórczości Jemna i po prostu robić coś swojego więcej, bardziej, lepiej, jestem na tak. No Ale jako, że macie rant w tytule, no to Fucking jest ich dwoje. The Watchers. Nie ma polskiego tytułu The, The Watchers. To film na podstawie książki o tym samym tytule, ale spod scenariusza i w reżyserii i szany. Shamelan, która opowiada nam historię 28-letniej artystki granej przez Dakota Fanning, która ma jakąś tam burzliwą przeszłość. Jej matka zmarła 15 lat temu, a ona teraz jedzie... Irlandzkim, dzikim lasem, gdzie się gubi, gdzie wpada na jakąś trójkę ludzi, żyjących w jakimś dziwnym miejscu, które ma z jakby jednym pomieszczeniem, ze szklanymi, znaczy ze szklaną ścianą, i jacyś tytułowi łoczersi obserwują mi w nocy nie wiadomo o co chodzi. Tajemnica, zagadka, thriller, horror w lesie, o mój Boże. M. Night Shyamalan jak żywy, tatuś był dumny. I powiem wam tak, z plusów. I Shana Shamelan ma. Tutaj Wikipedia nie jest pewna, czy 24, czy 25 lat, czy jest 9,9 czy 2000. Młoda dziewczyna ma przed sobą jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby nauczyć się pisać scenariusze, które nie są absolutnym głównym, które brzmi jakby jakiś Debil je napisał, który po prostu traktuje widzę, jakby widz miał 12 lat, i w ogóle to. <laughs> no dobra, spokojnie, bo wpadłem w jakąś dziwną. Co to było? Czuję się jakby ktoś mnie obserwował. W każdym razie. Jest młoda, ma dobre oko. Tutaj zresztą jest całkiem dobry operator kamery. No w ogóle to jest taki full, wiecie, no jakby... Jak na debiut reżyserski, no to wiadomo, nie wzięło się to wszystko znikąd, że wiadomo, że tatuś jej tutaj stawia zrobienie filmu. Wcześniej reżyserowała dla niego The Servant kilka... Odcinków serialu. Także to no nie tak, że w ogóle jest pierwszy raz za kamerą. Natomiast bez wątpienia, no wiecie, no, my, my, zwykli ludzie, byśmy nie mieli takiego debiutu reżyserskiego, jest to trochę nepo baby. Ale hej, ja z tym nepotyzmem nie przesadzam. Jeśli ktoś ma talent, czemu? Co? Miałbym powiedzieć, M. Night, nie daj swojej córce zrobić filmu, jak czuję jakąś pasję w tym kierunku? Niech robi. Kurwa, czemu tak źle? Wracając do plusów. Miał być rand, to jest rand. Plusy są takie, że wizualnie tak. Jakby tak wyjąć, wiecie, zrobić zwiastun z tego filmu, no ta ja nie wygląda jak zwiastuna, ale jakby zrobić zwiastun z tego filmu, wyobrażam sobie, że byłby to taki atmosferyczny, creepy thriller horror, coś jest nie tak w lesie. O jezu, ciekawe ujęcie. uuuu, Nakota Fanning, przyklejona do lustra, jakaś taka sepia, to wyglądało trochę jak Brandona Cronenberga, Possessor, jakieś takie filmy, te, taki współczesny, lekko art horror, no nie. Co ciekawe, Brandon Kronenberg też jest synem znanego innego reżysera horrorów. Tylko on akurat robi dobre filmy w przeciwieństwie do pani, Is pani Iszany. Szamalane, jak na razie, która, no niestety, poza tym, że ma niezłe oko, że są momenty w tym filmie, gdzie tak, irlandzki dziki las jest dobrze wykorzystany i wygląda creepy, jest jakieś jedno pomieszczenie i są elementy tej fabuły, które wchodzą jakby zmarnowany potencjał, po prostu jest to na podstawie jakiejś książki. Jest to kino z zmarnowanego potencjału, no ktoś ich obserwuje w lesie, o co tu chodzi, i tak dalej. E, jakby wiecie, no w, można z tego zrobić dobry thriller, horror, i tak dalej. Taki folklorowo-psychologiczno-tajemniczy. No brzmi to po prostu jak, no, wiecie, no, szwedzki stół dla dobrego scenarzysty. Tylko tym razem nie pykło. Film generalnie przypomina taki miks, i jeśli chcecie coś tego typu dobrego, serial From, e, który ma dwa sezony. Ostatnio chyba był znowu na tam jakimś Netflixie, czy Amazonie, nie pamiętam, na czymś. Na czym generalnie coś tego typu, czyli jakieś takie nie możemy się wydostać z tego miejsca, a oni nas w nocy po zmroku przychodzą i obserwują. My ich nie widzimy w, tym, w tej wersji. From jest lepsze, jeśli o to chodzi. W połączeniu z jakimś takim, są takie mini elementy osady, więc tutaj wiecie, no najpierw jest to, że osada to chyba w ogóle... M, M Night, w którym roku zrobił Osady? Jakoś właśnie jak pani tutaj reżyserka miała, nie wiem, rok czy coś takiego? 2004, no to już miała tam, nie wiem, 4-5 lat, także no, okej, okay. jest, jest, jest dzieckiem Osady, można powiedzieć, i robi swoją wersję, trochę, no, co innego, żeby nie było, jakieś takie mini elementy, i to wszystko oczywiście brzmi fajnie, ale niestety, już przechodzę do takiego full rantu, film jest debilny na każdym kroku, jest to klasyczne takie spuścizna po loście, spuścizna po wszystko, co najgorsze w losie, nie to, co działało, a działało dużo, to co najgorsze, czyli bezsensowne tajemnice, które prowadzą do nikąd, albo nawet więcej. Wyjaśnienia tutaj są takie bardzo szamelanowe, gdzie po prostu to jest debilne. Wszystko w tym filmie jest debilne. Bohaterowie od pierwszej sceny zachowują się idiotycznie do samiuszkiego końca, po prostu czym się stało z rękami, bo mi się na siłowni, bicepsy no, nie wiem o co chodzi. Ale serio, no naprawdę, jakie to jest irytujące. Wiecie, jak ja zawsze krytykuję w głupich jakichś horrorach. O, co tu tam w tym, yy, prawda, klasztorze, gdzie strasznie jest w piwnicy, idę sprawdzić. No to na takiej zasadzie dzieją się tutaj rzeczy. Jest taki moment, może, może powiem przedstawić naszą czwórkę bohaterów, gdzie charakteryzacja jest beznadziejna, bohaterowie są po prostu głupi i dziwni i nie zachowują się jak ludzie. Mamy Dakota Fanning, która jest protagonistką, której wiemy tyle, kurwa, przeszłości, żebyśmy po prostu na koniec filmu musiało coś wyjść i się połączyć z, wiecie, w pierwszym, trzecim akcie setup payów. W bardzo zły sposób, ale jest Minimal, minimalnie co się dali. Tragedia z matką. Nie matka nie żyje od 15 lat, ciekawe jak to się połączy. Mamy postać Georginy Campbell, która ostatnio grała w filmie Barbarian, bardzo fajną rolę. Grała tam też w, w jakimś horrorze jeszcze grała. A generalnie ostatnio gra, grała w paru horrorach, nieźle. Tutaj gra Klarę. Klara jest debilem. Klara siedzi w tym pomieszczeniu. Pierwsze co mówi, to no siedzę to od 5 miesięcy, o, lubią patrzeć, jak ja tańczę, i ona sobie tam tańczy sobie. Na, ona jakby dla tych właczców. No nie nic nie panikuje, nie ma żadnego takiego, o mój Boże, siedzimy pięć miesięcy. W lesie, jakieś potwory nas obserwuje, nie no co długo. Tu... Nie, ona sobie siedzi i jest zadowolona. I Klara, <noise> jeszcze głupszy od niej jest ten. Jak on się nazywa? Czekajcie, bo tak nie mogę znaleźć przez chwilę. Oliver Finnegan jako Daniel, jezus, Maria. Który jest jeszcze większym idiotą. On to po prostu jest przyniesie 7 IQ, ona się nim opiekuje. Ci ludzie są debilami. Do tego do, w tej czwórce jest jeszcze pani Madeline, grana przez fuere Fuerere, jakkolwiek się czyta, która po prostu jest tą taką creepy old lady tajemnicą przewodniczką, która rzuca im, prawda, zasady, nie? I coś oczywiście skrywa. Generalnie rzecz biorąc, nie da się lubić żadnej z tych postaci, żadna z nich się nie rozwija, żadna z nich nie zachowuje się jak człowiek. Pa pani kurwa Georgina Campbell gra tutaj takiego debila, że jest moment i tej, tutaj... <laughs> nie wiem czy to nie powinienem mówić że jakiś... wiecie, lekkie spoilery, albo dobra. Powiem potem spoilery, i opowiem te debilne rzeczy. Na razie niech zostanie, bohaterowie zachowują się jak debile. Nie jest to film full time, nic, to no nie będę tutaj, tam, prawda, zdradzał, chociaż nie polecam oglądać. Ale generalnie wszystkie wątki, że na każdym, w każdym momencie tego filmu coś się, się zastanawia, ale przecież to nie ma sensu, a przecież to jest głupie, przecież ten bohater się tak nie zachował, a tu nie zadaliście tego pytania, dlaczego ona robi to, a w ogóle to... I potem wszystko jak już jest wyjaśniane, to, to wchodzi w to taki folklorowy horror, który po prostu jest głupi. Po prostu jest głupi. Takim na zasadzie, eee, to po to mnie trzymacie w kinie. I przez to się nudziłem, najbardziej to się śmiałem. Jeszcze dodatkowo mamy jedno z najgorszych wejść w trzeci akt w historii kina. Drugi akt w ten sposób się kończy, że człowiek myśli, że, że film się kończy. Po prostu zero Anti-climactic, zero jakiegoś napięcia, zero jakiegoś podbudowania, zero jakiegoś tego. To jest nagle koniec filmu, ale wiem, że jeszcze jest, wiem, że jeszcze zostało 20 minut, Patrzę na zegarek. Byłem, wiecie, niewiele osób było w kinie. Chłop wyszedł. I zobaczył, że o nie, film jednak jeszcze trwa, więc usiadł, widziałem tam kątem oka na dole, jak yy, niedaleko mnie, jak se przeklnął pod nosem na zasadzie, ile kurwa jeszcze? Po czym, jak już film się jeszcze nie skończył, dwie sceny przed końcem, ale już było tak, wiecie, po rozwiązaniu całej sytuacji, wyszedł robiąc tak do ekranu. I powiem tak, to były moje wewnętrzne myśli, bo ten film był żałosny, nudny. Tajemniczy i creepy, ale nie mający absolutnie sensu w żadnym momencie. No, je, po prostu, jeśli buduje się taki dziki premis, czyli taką dziką, e, taki fundament historii, w lesie jest jakieś pomieszczenie i ktoś się, coś łocersi, wchodzą w nocy, my ich nie widzimy, oni patrzą na nas. Jeśli to, jest, to, to, jest, to żeby działało, taki dziki, tajemniczy setup. Payoff musi być niesamowicie przemyślany. Ludzie muszą się zachować logicznie. Cała struktura historii, wyjaśnienie musi mieć sens. Musi się wszystko złożyć w ciekawą całość. To jest trochę tak, jakbyście mi powiedzieli: Michał, mam dla ciebie dobry przepis. Ugotuj sobie, będzie ci smakować. Tylko gotowanie zajmie 14 godzin. Potrzebujesz 370 składników. Po jeden z nich musisz pojechać do Wietnamu, kurwa. I takie, dobra, żeby to wszystko zrobił dla jednego dania, to musi za to być najlepsze danie w historii ludzkości. Wiecie o co chodzi, nie? Jak z czasem oglądam jakieś głupie slashery, gdzie głównie chodzi o to, że komuś wypruto flaki i dziewczyna wzięła e, to cienkie i zaczęła bawić się nim jak nunczakiem, powiedzmy, że tam trochę mniej potrzeba, Tam <grywy> tamten tam, tam film jest bardziej jak tosty, wiecie? Trójkąty, jak robimy nasze trochę szynki, trochę seram, pyk, zamykamy, otwieramy, jemy, nie? Więc setup jest dużo banalniejszy, ale niewiele potrzeba dla payoffu, żeby dobrze mu ten łeb ścieli. Ja tego nie lubię za bardzo, ale no wiecie? Chociaż tosty lubię. Tutaj mamy skomplikowany, dziwaczny, tajemniczy. Jak to UM jak w ostatnich oldach czy tym No the cabin, nienawidzę po prostu, nienawidzę. Ja i, ale ja wiedziałem, no, gdyby nie było do niej nazwiska Shamlan, gdyby to był jakiś zupełnie nowy twórca czy twórczyni, to bym może myślał, no dobra, daję ci szansę, ale myślałem sobie nie, no jesteś pewnie córką swojego ojca. I mija 20 minut, mówię, oj, nie, nie dasz rady, nie wierzę ci. Ale kibicuję, po cichu kibicuję, bo chcę ładnieć ten. Nie dała rady. No jak film zaczyna się dłużyć, zaczyna się nudzić, są ze dwie creepy sceny w tym filmie, głównie opierające się o to, że za drzwiami są jakieś dźwięki. I to jest ja mówiłem to już nieraz, że czasem w jakimś debilnym horrorze najbardziej działa to, że jest środek nocy, tak jak w prawdziwym życiu. I nagle ktoś do was zapuka. Albo w bloku słyszcie pukanie, u mnie na przykład tak się nosi, nie? I, i taki, co jest, kurwa? No nie, jakieś pukanie do drzwi o trzeciej, jakby... Sam ten dźwięk, nie potrzeba mi ugabługa demona z zafiranki <gry bonuses> wychodzącego z cienia, że o, nie ma go, o kurwa jest, uga-buga. Nie, jakiś prosty taki dźwięk. I tutaj oczywiście jest ten koncept, że oni my wewnątrz pomieszczenia razem z naszymi bohaterami nie widzimy tych łoczernców, tylko słyszymy. Więc są te dwa takie momenty, gdzie trochę miałem ciarki, wiecie na zasadzie, że no to jest trochę creepy, że tam ktoś wali w ścianę, coś dziwnego, jakiś potwór jest za ścianą, nie? Ale jest coś potencjał w tym, ale to jest tyle. Poza tym kręcimy się po lesie, inne filmy zrobiły to lepiej, a poza kręceniem się po lesie mamy non-stop rzucany lore, jakieś zasady, no nie odwracamy się plecami do lustra. Oni przychodzą w nocy, tam mówi: o lubią jak ja tańczę, skąd to kurwa wiesz, to są demony z kosmosu, których nie widziałaś za szybą, skąd wiesz, że się cieszą? O co tu kurwa chodzi? Dobra, spoilery, powiem spoilery, bo... Bo, aż widzicie, trochę tak zacząłem już lać wodę, jak na jakimś kurwa egzaminie ustnym, jakiejś maturze, bo po prostu bez spoilerów ciężko. Watchersi, moi drodzy, to są... <ścoughs> chciałem powiedzieć ważki, nie ważki, tylko kurwa feris, wróżki. To są takie, to nie powinno być The Watchers, tylko The Witchers, to powinni być Wiedźmini, bo chodzi o to, że kiedyś trochę jak taki folklorowy horror o wampirach, który jest o wróżkach. Słowo wróżka to takie, wiecie, o jakimś gatunku takiego humanoidalnego potworka, który się przekształca, jest kształtny i umie naśladować ludzi, więc oni oglądają tu ludzi, żeby ich naśladować. A w ogóle to historycznie zostali uwięzieni w tym lesie, bo kiedyś walczyli z ludzkością, i bla, bla, bla. I w ogóle ten bunkier, tam, po, tam, tam, tam gdzie jest ten pokoik. Okazuje się w, potem w drugim akcie, że jest bunkier pod nimi, którego nie znaleźli, bo jest jedno pomieszczenie, cztery meble, bunkier kurwa na środku, przykryty dywanem, i oni tego nie znaleźli. Nawet, mimo że jedna z tych postaci w pewnym momencie zaczyna na całej podłodze robić mapę, rozrysowywać mapę tego lasu, i tak nie zauważyli kurwa na środku wielkiego, prawda, wejścia z włazem. Do momentu aż w historii historia wymagała. Mało tego, Madeline z długimi białymi włosami okazuje się być jednym z łoczersów, a w zasadzie takim 50-50 Dlatego ona może wychodzić w dzień, bo to jest też tam, że te Watchersy tylko w nocy przychodzą, bo w dzień muszą się chować. Generalnie rzecz biorąc, i poziom głupoty, łącznie z tym, że ta Madeline na koniec mówi: No, dziękuję ci do naszej głównej bohaterki, uwolniłaś mnie. Mówię, przecież cały film robiłaś co mogłaś, żeby, on, żeby ona cię nie uwolniła. Łącznie z tym, że nie powiedziałaś im o Włazie, gdzie oni potem jakby kapnęli się, że ona wiedziała, że to miejsce jest, nie? To, to chciałaś się uwolnić, nie chciała. O co tu kurwa chodzi, nie? Ale inne głupoty. Nasza bohaterka, ta co mówiłem, że grała w Barbarian, no nie pamiętam jak się to nazywa. Kira chyba, Kira. Ona mówi, ja tu jestem od pięciu miesięcy, mój mąż wyszedł pięć dni temu. I pięć dni temu jej mąż wyszedł, zapewne nie żyje, a ona o tym gada trochę tak jakby, no chleb nam się skończył na śniadanie. Zero jakichś kurwa emocji. Film się potem kończy, one uciekają z tego pierdolonego lasu, ona tam u siebie w domu w trzecim akcie, wracają do domu. W pół roku jej nie było, tej naszej bohaterki też tam ileś już miesięcy nie było, nikt nie płacił czynszu, nikt nic się nie odzywał, nikt ich nie, nie szuka, wróciły sobie do domów, po prostu żyją normalnie. Co to się kurwa? No nie? Ten y, jakiś wielki kurwa pan, profesor, co co robił te doświadczenia, a znaleźli jego nagrania na starym komputerze. Tak samo, ona idzie na uczelnię i nie ruszyli jego gabinetu. Ten chłop mówi w ogóle, że, żeby zbudować ten bunkier, to on wynajmował trzynastu, nie mniej, nie więcej. Tak jakby to kurwa miało jakieś znaczenie. Trzynastu robotników codziennie, a potem czekałem, aż po całym dniu pracy w nocy będą zeżarte przez Watchersów. Jaki to kurwa ma sens? Czemu dawałeś ich zabić? Czemu nie mogłeś powiedzieć, dobra, pracujcie do 18, spierdalać na noc do miasta, przyjeżdżajcie następnego dnia? Co codziennie 13 nowych ludzi w jakiejś miejscowości? Kurwa, przy leśnej w Dublinie, czy w tym w Irlandii, tam przy Belfastie, czy gdzie to tam było? Kurwa, musiałeś zatrudniać? Codziennie 13 chłopa kurwa znikało? Nikt ich nie szuka? Kolej. Skąd ich brałeś? Co to kurwa? W ogóle, o co, po co? Po co dałeś ich zabijać? Po prostu. Pff. Wracając. Po pięciu dniach. Jest scena, która oczywiście przypomina coś, co znamy z From, właśnie z serialu. Czyli jest pukanie do drzwi. Oni ustawili kamerę jakoś tam w beznadziejny sposób. Nieważne. To mąż tej bohaterki, która wiecie właśnie, że o, wróci po pięciu dniach. Nagle, nagi stoi przed drzwiami i krzyczy help mi, help mi", oni wszyscy mówią, nie, 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 to na pewno nie on. Wiecie, jest motyw, że tamci są człowieko kształtni. Na tym etapie nasi bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą. I Madeline mówi... Nie wpuszczaj go, to nie on. A ona mówi, czemu? No przecież to podejrzany, na pewno nie on. I generalnie jest dyskusja pod tytułem, to na pewno nie on. Po czym ona mówi, zapytaj go o coś, co tylko on będzie wiedział, znał odpowiedź, nie? A, sprytne. A, a nasza bohaterka mówi, a po co? Jak to, kurwa, po co, ty debilu, no? <laughs> to jest moment, w którym Ishana Shamelan jako scenarzysta w Radu pisze, Why? Łotwór, a jest takie słodkór, kurwa, bombur baseballem takich scenarzystów. Czemu ja jestem taki zły? Może dużo kofeiny. Nie życzę pani Szamelan źle, ale serio, kurwa, co? Co? Jak, jak why? Bo to może być potwór z kosmosu, potrzymający się pod twojego męża, który wyszedł 5 dni temu i już mnie nie żyje. Jak to kurwa, why? Po czym ona mu zadaje pytanie. Moglibyście sobie pomyśleć. Co zamówiłam na obiad, kurwa, jak byliśmy na wakacjach w noc poślubną, nie wiem, w jakiej pozycji mnie bzykałeś, nie, dż, może głupoty gadam teraz, ale nie wiem, no w sensie coś takiego bardzo, co tylko oni mogą wiedzieć. Ona mówi, jaką książkę teraz czytam? <grym zykladzkim> <grym zykladzkim> What the fuck? Teraz? Kiedy? 5 miesięcy temu? Tutaj? Przecież oni was widzą. Dobra. Niech będzie. Chłop nie zna odpowiedzi. Więc to oczywiście nie było on, ale no, jakby cała ta... I potem ta bohateria, a potem na koniec filmu Nasza, ta główna Dakota Fanning jakby odkrywa, że ta Madeline to była właśnie tym też Watchersem, bo ta prawdziwa taka ma, jakby tam, Madeline to już nie żyje od 15 lat, pokazuje jej gazetę, nie, ja mówię, no ciekawe, bo co ta debilka tu powie, bo pewnie, bo na nic nie trzeba w cały film ona wszystko, why, what for, o co chodzi, Tutaj pokazuje, wiecie, tą gazetę, gdzie jest nekrolog, a tam mówi, what's this, a ona mówi, nekrolog. <noise> kurwa, masz no! Wiadomo było, że ja w sensie To było tak memiczne dla mnie, jak oglądałem. Teraz to tak wydaje mi się nieśmieszne, jak mówię na głos, ale. Jakby mówię, no, oczywiście, no bo gdzie, A to co to jest? To jest telefon, kurwa. A to jest długopis. A to jest potwór za tobą. Ono tak gdzie. Nie wiem, no, tak, tak powinno być, no, no. Generalnie, a jak w ogóle finalnie pokonuje Madeline? W sensie nasza bohaterka tego potwora. Mówi jej, że ja wiem jak to jest być odmieńcem, ja też całe życie nie pasowałam, bo to ona spowodowała wypadek 15 lat temu w samochodzie. Taka klasyczna scena, że jako dzieciak się wygłupiała, przez co jej matka wjechała na czołowę i zginęła, więc ona się obwinia. Ja też nie pasowałam. jak nasza bohaterka mówi, ja też zawsze byłam odmieńcem i nie pasowałam, ja rozumiem jak to jest. To w tym momencie Madeline Potwór robi... Przemienia ją jakby, nie wiem... No wiecie, jak takie typowe jakieś, że nie wiem, ktoś dostał, jakaś mystik dostała truciznę i on tam targa nie na zasadzie, że ją zmienia, tak jakby te tak jakby egzorcyzm na niej odprawiałam. Ja i to jest finał filmu, po czym ona wyrastają jej skrzydła, odlatuje i jest pokój, generalnie jest pokój, będzie żyła wśród ludzi, teraz zrozumiała, my jesteśmy odmieńcami, jakby good for you, happy end. Fuck you! Zbawienie jak ten ziomek u mnie w kije, nie? Oczywiście jest mnóstwo innych debilizmów, już na poziomie taki zaczyna się drugi, jak nasza bohaterka jest szybko wbiega i wbiega do tego pomieszczenia. Oni musimy tu stanąć w linii, musimy stać i się nie ruszać, bo było będą patrzeć. I wy What the fuck is going on? A nie możecie jakoś normalnie tej bohaterce tego powiedzieć? Zresztą tam ci mówi, że one są tu 5 miesięcy i 6 miesięcy. I tamta, no oni lubią, jak ja tańczę, i zaczyna tańczyć przed tym lustrem. Mówię. Kto normalny? Albo już postradała rozum, bo jest tutaj od dekady, albo zawsze był absolutnym debilem, ale kto normalny by się tak zachowywał, że po pół roku jakiegoś. jakieś potwory. Zresztą, ty, oni tych potworów nie widzieli, oni tylko słyszą jakieś tam krzątanie się, wiecie, po lesie, za szybą. I to jest idiotyczne. Kurwa, wymyślcie najbardziej pojebaną sytuację ever, kurwa. Jakieś potwory, jak w lecie na, w lesie, na obcej planecie, w lecie, kurwa, będę rymował. Wszystko, co chcecie, wymyślcie, no nie? Ale żeby człowiek na to zareagował jak pierdolony człowiek, no. Wiecie, są takie filmy jak ten, yy, jak się nazywa ten zeszłoroczny najlepszy australijski, tych braci Rakaraka. Raka, yy, talk to mi! I w TokTum To me, który uważam za bardzo dobry film, jest taki element, że bohaterowie tam na tej imprezie, jak używają tej magicznej, zaczarowanej rączki, nie zachowują się tak, jakby ludzie się zachowywali, bo jakby człowiek naprawdę zobaczył, że kogoś opętuje demon, no to kurwa, wiecie, zadzwonili na policję co najmniej, do no, nie? A nie, że tam się bawili. Ale to była metafora imprezy. Ćpania innych używek, tak? Takiego, że jakby, no dobra, to daj mi też spróbować, i prawda? My jakby, demon jest metaforą, kurwa, krechy, powiedzmy, no nie? Więc, okej, okay, nie? No, Czasem tak jest w filmach, trzeba coś zaakceptować niedosłownie, no nie? I możemy, ten, są jakieś filmy, tak jak wspomnianego Cronenberga, gdzie są jakieś tam w ogóle już metafory, pływamy, nie wiem co jest ten, jakieś wizje surrealistyczne, takie srakie owakie. Tutaj, to jest po prostu, kurwa, głupie. No, <grym> <tja>, fajny debiut. <grym> nie wiem czy, nie wiem czy jestem tak zły. Ile jeszcze tych M. Night Shamelanów było? Będzie, kurwa. I ile jeszcze z nich zrobi złe filmy? E, wizualnie? Nie najgorzej. E, muzyka była dobra do momentu, aż jeden utwór po prostu wszedł notami w, w utwór główny z *Rival*, Więc, mówiłem tak, e, plagiat, kurwy Chyba, że ten sam kompozytor, ale wątpię. Dobra, The Watcher zostanie 3. Dostanie 3, ponieważ był dosyć krótki, godzina 40 chyba, więc wiecie, jakby nie 2.20, a mogło być. E, aktorzy są dobrzy? De debilny scenariusz, ale aktorzy są dobrzy, wygląda to nieźle, scenografia jest niezła, wiecie, ten dom w lesie i, i sam las, i ten design tych miejsc i, i design potworów też nawet mi się podobał, nie był nie najgorszy jak już był ale poza tym scenariusz jest debilny, po prostu jest to kolejny po prostu to nie działa, no po prostu I... tyle, z przykrością, czekam na wasze opinie dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach